Przede wszystkim no to zacznę od emocji, bo takie złe emocje we mnie siedzą po tym wyniku, po porażce 0-4 tutaj z Wartą. No nie tego oczekiwaliśmy, nie tego oczekiwaliśmy po sobie, po tym dzisiejszym meczu, zwłaszcza, że graliśmy u siebie. Wiadomo, że te dwa pierwsze mecze, które graliśmy z Krakowem Zagłębiem, to było takie wejście w ligę i można powiedzieć teraz, porównując tamte mecze, że tamte mecze były przyzwoite. Nawet ten przegrany na Zagłębiu 1-3 był dosyć wyrównany. Tam zdecydowały takie błędy, ale dzisiaj no, można powiedzieć tak ogólnie, że zagraliśmy no, fatalny mecz, przegrywając tutaj 4-0 i nie ma tutaj co się czarować, opowiadać bajek, że było dobrze, jak było źle. Tak mam wrażenie, że dzisiaj tak jakby nie do końca wierzyliśmy w to, że możemy wygrać to spotkanie. Zresztą na pewno bramka, którą pierwszą straciliśmy po prostej stracie, no na razie to jest nasza bolączka, bo w pierwszych spotkaniach te bramki, które traciliśmy, to przede wszystkim przeciwnicy punktują nas po łatwych stratach. Dzisiaj właśnie ta pierwsza bramka to było też powtórzenie tego, co do tej pory. No i mimo wszystko przegrywając, no to wiadomo, to jest sport. W szatni zbudowaliśmy plan na drugą połowę, skorygowaliśmy ustawienie w ataku pozycyjnym i można powiedzieć, że jeżeli miałbym czegoś takiego pozytywnego szukać, to na początku drugiej połowy nieźle weszliśmy w tą drugą połowę, no ale ta sytuacja, po której Tomek Miedzierski tam w 50 bodajże 5 minucie stracił w łatwy sposób piłkę i praktycznie za darmo oddaliśmy bramkę, no można powiedzieć, że podcięła zespołowi skrzydła. Oczywiście próbowaliśmy, dokonywaliśmy zmian, ale później no już dwie kolejne bramki no to padły po stałych fragmentach. Także no taki smutny, może taki no obraz mamy przygnębiający po tym spotkaniu, bo tak trzeba to nazwać, bo tak jest po porażce, ale też z drugiej strony no w tej chwili mamy dwa dni wolnego, no musimy się tutaj trochę zresetować, zastanowić się. Ja też nie upatruję w tym, że teraz dochodzą do nas nowi zawodnicy, to teraz jak gdyby świat się zmieni, to nie o to chodzi, ale też wiadomo, że ta kadra się w przyszłym tygodniu powiększy o dwóch zawodników, ale też przede wszystkim muszę zwrócić uwagę na tych zawodników, którzy są w kadrze, którzy zrobili awans, którzy przegrali dzisiejszy mecz, bo oni też mają swoje emocje, też moim zdaniem mają swój potencjał, po prostu trzeba z tym się zmierzyć, tak jak to często bywało w okresie tutaj mojej pracy, te trudne momenty były. Ta porażka na pewno jest takim trudnym momentem dla zespołu i tutaj trzeba no wspólnie te emocje unieść i przede wszystkim pracować, patrzeć na przyszłość przez kontekst pracy. Dziękuję trenerze, poproszę o pytanie. Pan Łukasz Gładysiewicz pyta. Panie trenerze, co stało się z Górnikiem po przerwie? W pierwszej połowie mecz był wyrównany, ale pierwszy kwadrans drugiej części był dla Was zupełnie nieudane. No ja tu się akurat nie zgadzam, że właśnie, bo początek drugiej połowy do momentu straty bramki to był taki obiecujący, bo to my atakowaliśmy bardziej bramkę rywala. Ta bramka przede wszystkim nakłada powiedzmy taki parasol negatywny na to wszystko. Oczywiście zgadzam się, ta pierwsza połowa względnie powiedzmy wyrównana, ale też no, przegrywaliśmy ją po stracie piłki na połowie rywala. Kolejne pytanie, również od pana Łukasza. Jaki był w ogóle plan na drugą połowę? Chcieliście odważnie zaatakować rywali? Tak powiedziałem wcześniej w wypowiedzi, skorygowaliśmy ustawienie w ataku pozycyjnym, bo do przerwy właśnie Warta nas w określony sposób zamykała i też nie czytaliśmy gry, także skorygowaliśmy to ustawienie i ono moim zdaniem w tych pierwszych 10 minutach drugiej połowy ewidentnie zdało egzamin, bo odskrzydaliśmy akcję, to my te piłki bardziej mieliśmy w polu karnym rywala i też nie można powiedzieć, że Warta w 55 stworzyła sytuację, bo oddaliśmy piłkę tak w linii obrony. Także korygowaliśmy ten atak pozycyjny. Wynik 2-0 to tak naprawdę bramka, jaką straciliśmy, no to na pewno podcięła skrzydła i no ciężko się gra w już takim momencie. Dokonałem zmian, które powiedzmy, no też były tam sytuacje, bo przegrywając były sytuacje i Krykun miał, uderzył w słupek, także to pojedyncze akcje były, pojedyncze sytuacje też mieliśmy. Ostatnie pytanie. Czy po takim występie można się spodziewać, że jeszcze mocniej będziecie się rozglądali za wzmocnieniami? Pan co,
Nie możemy w tej chwili, tak jak gdyby, tak powiedziałem, zwrócić uwagę na to, że całą naszą siłą będą tylko ci, których tu nie ma, którzy mogli tu przyjść. Oczywiście są zawodnicy dwaj, którzy dołączą. Być może jeszcze ktoś dołączy, bo dyrektor sportowy nad tym pracuje, ale szkielet zespołu i fundament tego zespołu to jest na tych zawodnikach, którzy grali dzisiaj. Także ja z jednej strony dzisiaj, no na pewno to jest takie... Tak powiedzieć, no nie ma co tutaj chwalić, tak? Bo przede wszystkim no, ocena bardziej taka negatywna, tego zdecydowanie negatywna dla zawodników, ale przede wszystkim trzeba ich wesprzeć w tej pracy i starać się ten trudny moment już na początku sezonu dla nas pokonać. Dziękuję trenerze.